Siema, siema, dzień dobry. Jesteście na kanale Bez Spiny, ja jestem Maciek, no i widzicie, dzieje się znowu, nie? Niestety, sam bez rodziny, bo czasami tak bywa, nie? Kwestie finansowe, ale dzieje się i lecimy. No, już widzicie po tym, po odprawie, nie? To lotnisko w Dumaguete to jest super, bo takie malutkie, kurde, jak nie wiem, jakiś mały market, nie? Także musiałem zapłacić tylko 800 peso ekstra, bo miałem 2 kilo bagażu za dużo. No ale cóż, nie? Nie jest to jakaś tragedia. Także tym razem samolot już się ten szykuje. Tym razem widzimy się w Manili, nie? Pokażę wam najbardziej zatłoczone lotnisko na Filipinach. Bez Spiny. Wiecie, zawsze czekam, aż te wszyscy pójdą, nie? Idę ostatni. Smażonko! To chyba sobie pozwiedzam lotnisko, nie? Bo mam niemal 12 godzin do odlotu. Później wam opowiem, o co chodzi. Jestem teraz na czwartym poziomie, na czwartym piętrze. No tutaj są restauracje, wiecie, jakieś butiki, zakupy, te sprawy, nie? No i można tutaj przeczekać też czas. Słyszałem, że jest taki pokój, sobie można wynająć. No i tam posiedzieć, tam jest prysznic, nawet jakaś łazienka. Zobaczcie, jak to wygląda, jak mi się uda go znaleźć. No popatrzcie, to jest wielkie, nie, tutaj. I tutaj jest drugi Wendy's dla Amerykanów, jest na pierwszym poziomie i na czwartym też jest Wendy's. To jest burgerownia, fast foodownia. No i oczywiście nie zabrakło kolejnego Jollibee na poziomie czwartym, na pierwszym też jest. Także ulubiony fast food Filipińczyków. Shakey's, no takie, wiecie, fast foody same. Ale są tutaj też filipińskie jakieś takie jadłodajnie. Podejrzewam, że jedzenie byłoby spoko. Wiecie, nie sieciówki, tylko coś mniejszego, nie? Widzicie, z nielimitowanym ryżem. Pokażę wam ile... O! Młody ucieczkę, buty ucieczki mu się włączyły, ale go mama czy tam babcia spacyfikowała. Patrzcie, ile ludzi do odprawy czeka. Tu z tego poziomu są właśnie odloty, odprawy, także... No trochę... Trochę narodu jest. Trochę narodu jest, a to jest tylko jedna część tej hali odpraw, bo tam są później kolejne. No jest i kolejny 7-Eleven na tym. Na pierwszym poziomie też jest 7-Eleven. Czyli zrobiłem kółeczko teraz. No słuchajcie, to znalazłem te pokoje tutaj. Można się przespać nawet na lotnisku. Ale wszystko jest zajęte, dopiero o 5 się będzie zwalniało. I... Ten lounge też, nie? Czyli stoliczek, powiedzmy, jakiś z wygodniejszym siedzeniem. Kosztuje to 700 peso, a z opcją wzięcia prysznicu 950. Pokój typu kapsuła 1000 peso. A, i to jest na... It's for 7 hours? 7 hours. Ok. Na 7 godzin, nie? 7 godzin 1000 peso. I później za przedłużenie o każdą godzinę się płaci 200 peso. Są też pokoje dla dwóch, dla czterech osób.
Chowking. To jest taki w miarę przyzwoity fast food filipiński, dużo ryżu podsmażanego. No, no co, no chodzę w kółko. Nie wiem, gdzie ja się tu zainstaluję. Chyba będę musiał usiąść gdzieś w jednej z tych, w jednym z tych fast foodów. No, jakbym się w takim stoliczku gdzieś przytulił, to by było spoko. Chyba że znajdę coś, co ma dobre, wiecie, dobrze, komfortowo wyglądające siedziska. O, tak tutaj to wygląda lepiej. No i doszedłem na drugi koniec tej sali odpraw, także no jest, kurde, popatrzcie. Tutaj jest lekkie oblężenie. No tutaj sobie posiedzę. Widzicie, mam taki fajny stolik. Tu myszka mi będzie jeździć. Myślę, że będę mógł sobie tu popracować. Kawę mają i nawet jest niedrogo. Wiecie, jak na lotnisko kawa, powiedzmy, za, nie wiem, tam 12 zł to jest ok, nie? I nawet jakbym chciał tutaj coś zjeść, to droższe posiłki 500 peso, czyli jakieś 40 zł powiedzmy. A jakąś sałatkę można już za 20 zł opędzlować, także widzicie, to jest taka jakby restauracja, nie? Są kelnerzy, także całkiem przyzwoicie, nie? Jakby to było w Europie, to bym tu sobie wodę pewnie zamówił tylko i przy wodzie siedział, nie? A to wiecie, woda jest za darmo, nie? Także jest ok. No i słuchajcie, i dlaczego w ogóle tak wcześnie wyleciałem, bo oprócz tego lotu, to był w zasadzie pierwszy lot z Dumaguete, 9:30 rano, i były jeszcze po nim dwa. Ostatni, ten trzeci, to był gdzieś około 5 po południu, i to by mi w zasadzie wystarczyło, wiecie, żeby się tu na spokojnie odprawić, jeszcze bym czekał, nie? Ale po prostu bałem się, że może być jakiś problem z samolotami, z tym Cebu Pacific, którym leciałem. No to ludzie narzekają, czasami są po prostu problemy, loty się opóźniają albo odwołują loty. Nie wiem, może po prostu, gdy mają, nie mają pełnych samolotów, to wiecie, coś kombinują, żeby tych ludzi skonsolidować z dwóch lotów w jeden. Bardzo dużo ludzi narzeka, więc stwierdziłem, że biorę pierwszy lot rano i najwyżej będę siedział na lotnisku. No i tak po prostu zrobiłem, nie? Bo wiecie, no to nie jest włączony bilet, nie? Także jeśli bym się tu nie zjawił o czasie, to mi przepada cały bilet do Europy, do Polski, no. No, może nie przepada, bo tam by mi zrefundowali, ale by mnie to kilkaset dolarów pewnie kosztowało, także lepiej sobie tu pokiblować trochę, posiedzieć, ale przynajmniej bez spiny, wiecie, nie muszę się przejmować, zdążę czy nie zdążę. Duży margines czasowy miałem, nie? No, zabijania czasu ciąg dalszy, no. Siedzę, przesiadłem się do innego stolika, bo tu mają takie bardziej leżakowe te krzesła, nie? Już tam ta pozycja mnie zmęczyła, ale no, ale spoko. Udało mi się vloga jednego wyedytować, także coś zrobiłem. Jeszcze 5, 6, 7, no 2 godziny i będę mógł iść do tego. Będę mógł się iść odprawić, nie? Ale powiem wam, że mają dobrą kawę tutaj. I shake'a mango piłem, też był bardzo dobry. To się Mary Grace nazywa. I to jest restauracja, widzicie, jakie mają. Chyba się skuszę na kolację sobie tutaj, łupnę jakiś makaron. Ceny są, no, takie jak na lotnisko, to całkiem przyzwoite, widzicie, do 500 peso, także chyba łupnę jakiś makaron jeszcze i... No i dobrze to jedzenie tu wygląda, nie? No restauracja, nie tak jak ta reszta, to... Reszta praktycznie tutaj to są same jakieś fast foody. Na otwarcie bramek nie ma się co spieszyć, popatrzcie. Tutaj w ogóle zakręca kolejka, nie? A jeszcze tak naprawdę nie otwarli bramek, nie? 4 godziny do odlotu. A
ludzie już w kolejce stoją, także mogłem sobie tam siedzieć jeszcze w tej restauracji, kurde, z 2 godziny pewnie, to by miało większy sens, no ale jak już zszedłem na dół, no nie wiem, może się tam wrócę jeszcze, ale to makaron był świetny, nie? Z tą rybą i z szafranem bardzo dobry. Bardzo dobre jedzenie, także pozytywnie mnie tam zaskoczyli. Wiecie, wysłali wszystkim tym ludziom maile, że bardzo dużo ludzi jest na lotnisku, bla bla bla, i koniecznie wcześniej trzeba przyjechać się odprawić, no to przyjechali, nie? I czekają, już czekają w kolejce. Update'ik, już jestem po tym, nie? Po odprawie, wyskoczyłem z butów i tak dalej. Także za niedługo się będę pakował do samolotu. No i takie moje przemyślenia. Nie wiem, chyba lepiej tej Manili unikać. Także jak macie możliwość, to lećcie przez Cebu, jakieś inne lotniska, bo tutaj jest naprawdę wielu pasażerów się przewija i to wszystko się tak ciągnie i ciągnie i ciągnie. Już zmęczony jestem, nie? Tym bardziej, że dochodzi 11 wieczorem. No i wiecie, no te podróże samolotem to są takie upokarzające trochę, nie? To skanowanie, rozbieranie, ściągaj pan buty, nie? To robienie zdjęć co chwilę, nie? Nie. A, no i jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, to mnie też zaskoczyli. Jako rezydent, bo mam wizę rezydencką, musiałem zapłacić 2900 peso za przywilej opuszczenia Filipin, czyli jakieś 200 zł, nie? Jeszcze ze mnie zszargali. Ale jako turyści to takich rzeczy nie musicie robić, nie? Jeśli jesteście tam do miesiąca czasu, no powyżej to tam później chyba jakiś clearance trzeba robić. Nawet nie wiem jak jest teraz, nie? Ale mnie zszargali, nie? 2900 niemal. Dubaj, Dubaj, Dubaj. No, już jestem wymięty jak stuwa, bo ten lot trwał 8 godzin, wiecie, całą noc. Ja nie spałem praktycznie, tam się przememłałem trochę. No, ale spoko, nawet 2 posiłki nam dali w tych Emiratach, także jak na takie 8 godzin, no to jedzenia w opór. Ale zmięty, nie? No dobrze, teraz mi tylko 4 godziny zostały do Krakowa i jestem w domu, nie? Jestem w Krakowie, czekam na bagaż. Także udało się. Wymęczony okrutnie, nie? To zajęło mi no chyba ze 30 godzin w sumie wszystko. Także nie ma lekko. Ale fajnie, nie? Fajnie zobaczyć więcej polskich twarzy, nie? I wysokich ludzi. W ogóle tak jest swojsko bardziej, nie? Także spoko. Biorę bagaż i ten. A i kumpel ma po mnie przyjechać. Także ciąg dalszy nastąpi. Lotnisko się zmieniło z tego trochę, nie? W ogóle jakaś ta odprawa taka, sprawdzanie paszportów, już automatyczne skanowanko. Pokaż się. Jak dziecko kochane. Otwieraj, matka. Jak tyś to zrobił? No zrobiłem niespodziankę. Daj buziaka. Chodźcie. No to się wam udało. Żona mi zwariowała teraz. No. Witajcie w naszym vlogu.
Dzień dobry. Brawo, Maciek. Bom, 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 bom. La family. Nie, no. Oświata. Człowieku, co ty tu robisz? Kurwa, nie spodziewajka, nie? Sorry. Wyku! Nie do wiary. Młody, siema. Ej, młody ci film nagrał, chłopie. Ty, Olo, ile ty mojego wzrostu jesteś? Bo nie zwariował, ty. Wyżeł. Wariacie! Co ty? Wariacie, co robisz? Ja cię w telewizji tylko... Nie!